powstrzymać sztuczną inteligencję, powstrzymać pracę nad jej rozwojem, przewidzieć skutki jej funkcjonowania. Tak można odczytać apel czołowych przedstawicieli biznesu dotyczący właśnie sztucznej inteligencji. Jakie ryzyka wiążą się zatem z jej rozwojem i rozwojem nowych technologii? O tym będę rozmawiał z panią Małgorzatą Ciechomską, dyrektorem w firmie Orange, ekspertem od nowych technologii. A potem porozmawiamy o frankach i kredytach we frankach. Mamy kolejne przełomowe decyzje TSUE w tej sprawie. Co one oznaczają? O tym będę rozmawiał z doktorem Piotrem Bodył-Szymalą, radcą prawnym. Marcin Piasecki, zapraszam. Moim gościem jest pani Małgorzata Ciechomska, dyrektor w firmie Orange, ekspert od nowych technologii. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry, panie redaktorze. Pani dyrektor, niedawno, parę dni temu pojawił się apel. Apel prominentnych postaci światowego biznesu dotyczący tego, żeby powstrzymać pracę nad sztuczną inteligencją, gdyż mogą, no, wręcz ludzkości z tego powodu, z powodu rozwoju, niekontrolowanego rozwoju sztucznej inteligencji, grozić różnego rodzaju ryzyka. Jak pani odebrała ten apel? No faktycznie mówimy tu o takiej bardzo klasycznej sytuacji, gdzie z jednej strony technologia może przynieść bardzo dużo korzyści i doskonale wszyscy o tym wiemy, pomagać w dbaniu o bezpieczeństwo, ułatwiać, upraszczać pracę. Natomiast z drugiej strony stanowić duże zagrożenie. I tutaj właśnie sami twórcy technologii mówią, że nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć i przewidzieć jej działania, na przykład związanych z propagandą, czy szerzeniem nieprawdy, czy tworzeniem fake newsów. Także generalnie zgadzam się, że ten dalszy rozwój, dalsze prace nad sztuczną inteligencją powinny mieć miejsce, kiedy to my będziemy pewni jej pozytywnych skutków, a przynajmniej tego, żeby ryzyko, które ona niesie, mogło być opanowane. I tutaj też bym, myślę, rozszerzyła w ogóle tą myśl o to, że ta sztuczna inteligencja ma nam pomagać, a nie odbierać. I kiedy mówimy na przykład o tym, że sztuczna inteligencja robi takie rzeczy, jak maluje obrazy czy pisze wiersze, to z jednej strony możemy sobie myśleć, że jest to niegroźne, a z drugiej strony zastanówmy się, czy to nie jest odbieranie czegoś, co stanowi ważną wartość społeczną, czyli dawanie przyjemności, radości, tworzenie hobby i tak dalej. Także wydaje mi się, że ten taki proces wypracowania wspólnych procedur bezpieczeństwa jest absolutnie niezbędny. No właśnie, bo istnieją najróżniejsze, czasami dosyć radykalne pomysły wtłoczenia sztucznej inteligencji, rozwoju w ogóle tego typu, nazwijmy to, urządzeń w pewne ramy. Ramy prawne, ramy etyczne. Ale czy to w ogóle jest możliwe? No cóż, no, nowe technologie są z technologiami, gdzie bardzo ciężko narzucić jakiekolwiek ograniczenia. Można by wymienić pewnie parę dziedzin, wątków dotyczących nowych technologii, gdzie udało się to w sposób umiarkowany. Czy pani zdaniem w przypadku sztucznej inteligencji ma szansę się to udać? Zgadza się. Wydaje mi się, że czas pokaże, powiem tak dość dyplomatycznie. Natomiast zobaczmy, co się dzieje. Jakby mamy bardzo mocne ograniczenia w Rosji, mamy mocne ograniczenia w Chinach, w Korei, to wiemy. Z jednej strony mamy głos Wielkiej Brytanii, która mówi, niczego nie ograniczajmy, puśćmy sztuczną inteligencję na żywioł i zobaczmy, co z tego będzie, bo może przynieść więcej dobra niż zła. Mamy ostatnie działania rządu włoskiego czy Agencji do Ochrony Danych Włoskich, gdzie Włochy zobowiązały ChatGPT do natychmiastowego zaprzestania działań na danych Włochów, tak? I teraz OpenAI, czyli ten właściciel GPT, musi w ciągu 20 dni się do tego ustosunkować, tak? Bo rząd włoski widzi niebezpieczeństwo w tym, że z tego narzędzia mogą korzystać osoby poniżej 13 roku życia, co nie powinno mieć miejsca. Więc
Zobaczymy. Bardzo ciekawe jest to, od czego Pan zaczął, czyli ten list, to wezwanie osób z branży technologicznej, żeby jednak ubrać to w jakieś ramy. Więc jeżeli mamy tak silne wpływowe głosy, to być może te prace nad wspólną procedurą bezpieczeństwa się rozpoczną. Dla mnie szalenie ciekawe będzie to, co wydarzy się właśnie w kontekście Włoch, ponieważ jest to pierwszy kraj, pierwsze państwo, które tak odgórnie narzuciło pewne konkretne ograniczenia związane właśnie ze sztuczną inteligencją. Z jeszcze innej strony, listopad, grudzień, czyli kiedy pojawił się czat GPT, GPT-4, był mocno przełomowy, ponieważ to była pierwsza taka technologia wypuszczona bardzo szeroko, bezpłatnie, dostępna dla wszystkich, a dlatego pewnie też wzbudziła tak ogromną atencję, tak ogromne zainteresowanie, więc jesteśmy w zupełnie nowej sytuacji i myślę, że te regulacje prawne albo te ramy będą się tworzyć właściwie na bieżąco razem z rozwojem tej technologii. No tak, ale trzeba poczekać, zobaczymy, co się wydarzy we Włoszech, zobaczymy, co się wydarzy ze sztuczną inteligencją w innych rejonach świata. No i to jest pewnie tak, że nie każdy z nas miał do czynienia ze sztuczną inteligencją, ale miał do czynienia z czymś, z technologiami, które są w tej chwili znacznie szerzej dostępne pod takim wspólnym parasolem, wspólną nazwą Internet Rzeczy. Czyli najróżniejsze zarówno gadżety, jak i bardzo poważne urządzenia, które łączą się w sieć, z siecią i z tą siecią współpracują. Pani dyrektor, na ile tutaj czyhają jakieś niebezpieczeństwa, że te urządzenia zaczną żyć jakimś własnym życiem, że po prostu przestaniemy je kontrolować? Myślę, że te niebezpieczeństwa są bardzo podobne, ponieważ zarówno Internet Rzeczy, jak i tak naprawdę sztuczna inteligencja opierają się na BDA-u, na ogromnej ilości danych, które są zbierane, a potem przetwarzane, tak? I one są wykorzystywane do przeróżnego rodzaju predykcji i działań. Natomiast Internet Rzeczy jest nam dziedziną dużo już bliższą i dużo bardziej oswojoną, gdyż mamy z nią do czynienia tak naprawdę na co dzień. Tak jak Pan powiedział, zarówno małe gadżety, z którymi wszyscy mamy do czynienia, jak jakieś urządzenia do biegania, pomiarów, opaski medyczne, czyli takie małe gadżety połączone z internetem, które przetwarzają, zbierają dane i dają nam jakieś konkretne informacje. Natomiast też w szeroko rozumianym dziedzinie, która jest mi bardzo bliskiej, czyli inteligentnych miastach. I tutaj już mówimy o internecie rzeczy, który ma miejsce, który działa, z którego korzystamy. Korzystamy głównie w sposób bardzo pozytywny, ponieważ my możemy sobie myśleć, że Internet Rzeczy jest czymś szalenie skomplikowanym, technologią przyszłości, a tak naprawdę Internet Rzeczy to jest zarządzanie systemem ruchu drogowego, to jest zarządzanie oświetleniem, to jest zbieranie danych o przepływach wody, kontrolowania wodociągów i wszystkich innych usług miejskich czy komunalnych. Więc my w tej rzeczywistości się obracamy, ta rzeczywistość coraz bardziej wchodzi do naszych miast i do naszego życia. Jest w miarę, można powiedzieć, ubrana w ramy prawne, ponieważ tutaj czy RODO, czy wszelkiego rodzaju inne prawo, które obowiązuje, można je zastosować do wszelkiego rodzaju technologii właśnie internetu rzeczy i tego, z czym my się łączymy. Natomiast właśnie kolejnym krokiem, jak już będziemy mieli te wszystkie dane, te zbiory, te informacje z miast, z miasteczek, z gmin, z tych wszystkich świateł, wody, zarządzania ruchem, będziemy mieli taki zbiór danych, taką big data i kolejnym krokiem jest właśnie wzięcie tych informacji przez sztuczną inteligencję, zrobienie predykcji i na ich podstawie tak naprawdę dalszy rozwój i działanie. Więc myślę, że IoT jest gdzieś krokiem przed dalszym działaniem. Ten internet rzeczy zbiera i dostarcza te dane do tego, żeby sztuczna inteligencja potem mogła je przetwarzać i wykorzystywać.
No właśnie, ale jeżeli już mówimy na przykład o miastach, miasteczkach, inteligentnych miastach i inteligentnych miasteczkach i tym przepływie danych, no dobrze, ale co zrobi z tym sztuczna inteligencja? Na razie może zostawmy te ciemniejsze strony i porozmawiajmy o jaśniejszych. Do czego to może służyć? Takim, myślę, najprostszym, ale ciekawym przykładem może być rozwój miast. Wiemy, jak wygląda sytuacja po pandemii. Nastąpił taki moment, że mieszkańcy zaczęli opuszczać centra miast, centralne dzielnice i wyprowadzać się na obrzeża, bo łatwiej w czasie tego, jak się jest zamkniętym, albo ma się teraz coraz więcej pracy zdalnej, pracować może z miejsca, gdzie jest ogródek, może tam, gdzie jest większe mieszkanie, a wiemy, że na przedmieściach ceny są niższe. No i co się dzieje? Mamy taki niekontrolowany rozwój na przykład właśnie miast czy obszarów miejskich, gdzie tu się buduje osiedle, tam się buduje osiedle, a za tym nie idzie na przykład infrastruktura, tak? Nie mamy szkół, nie mamy sklepów, nie mamy systemu rowerów miejskich, więc ta komunikacja jest utrudniona. Natomiast w sytuacji, kiedy my zbieramy wszelkiego rodzaju dane, na przykład właśnie o tym, jak kształtuje się ruch, którędy ludzie się poruszają, jak wygląda zużycie wody, jak ludzie korzystają z rowerów miejskich. Na podstawie tych wszystkich danych sztuczna inteligencja może zrobić, czy Big Data Analytics może zrobić predykcję, gdzie powinna być postawiona szkoła, gdzie powinien być zbudowany żłobek, którędy poprowadzić ścieżkę rowerową, tak? Już komercyjnie, czyli dla biznesu, firmy mogą wiedzieć, gdzie najlepiej postawić sklep, żeby ludziom było najbliżej, najbardziej po drodze do niego. Więc mówimy o takich bardzo, bardzo konkretnych i przyziemnych rzeczach, którędy puścić autobus i gdzie postawić przystanek. To wszystko możemy wiedzieć właśnie dzięki temu, że mamy dane z bardzo wielu systemów, z bardzo wielu też właśnie takich komunalnych, że tak powiem, utilitiesów, które przekładamy na dane i konkretne działania. No tak, a teraz ta ciemniejsza strona, no to bogactwo danych, no może być wykorzystane w niecny sposób, wręcz bardzo ryzykowny, bardzo groźny. No wyobraźmy sobie na przykład kwestię tego, że ktoś niepowołany poznaje w najdrobniejszych szczegółach system chociażby zaopatrywania w wodę czy w energię jakiś rejon miasta bądź całe miasta. No brzmi to właśnie ryzykownie. Brzmi to bardzo ryzykownie. Co więcej, mamy przykłady takich sytuacji, które były bardzo groźne. Sprzedaż chińskich kamer do monitoringu ulic. Te kamery zostały zamontowane. Okazało się, że są w pełni zhakowane, czy obraz jest przekazywany właśnie do chińskiej firmy, która te kamery sprzedała. Odpowiedzią na to są rozwiązania tak zwanego bezpieczeństwa OT, czy cyberbezpieczeństwa, czyli tak naprawdę tak zaawansowanych systemów, które kontrolują już wszelkie dane na etapie obrazu, czy na etapie pobierania danych o zużyciu wody. Wtedy te dane są w pełni anonimizowane, nie można ich przypisać do konkretnej osoby, wchodzimy w kategorię przetwarzania brzegowego danych. Także pamiętajmy o tym, że za rozwojem internetu rzeczy, za rozwojem kolejnych technologii, za tym, że będziemy wprowadzać sieć 5G, za tym wszystkim idą też wszystkie działania związane z cyberbezpieczeństwem, z ochroną przetwarzania danych, z pełną anonimizacją, żeby to, co Pan mówi, było po prostu jak najbardziej możliwe do wyeliminowania. I na koniec jeszcze porozmawiajmy o nas. O nas jako o konsumentach. No cóż, możemy nie czuć się komfortowo w momencie, kiedy na przykład chociażby dane z urządzeń służących do jakichś aktywności sportowych, rekreacyjnych, kiedy dane o naszym zdrowiu, wydolności naszego organizmu, no, mogą gdzieś wpadać, tak, w sieci, o czym no, zupełnie nie ma, z czego po prostu sobie nie zdajemy sprawy. Możemy się czuć mało komfortowo, kiedy w momencie na przykład zużywania energii w domu też ktoś
wie, czy jest zużywana ta energia, w związku z tym, czy ktoś jest w domu i tak dalej, i tak dalej. Jak się przed tym wszystkim chronić, żeby nasze własne dane nie wpadły w niepowołane ręce? W dużej mierze za nasze bezpieczeństwo jesteśmy odpowiedzialni sami, czyli musimy bardzo mocno kontrolować to, jakie dane pokazujemy, gdzie te dane upowszechniamy, bo często też jest tak, że sami narażamy się na różnego rodzaju ryzyka i zagrożenia, chociażby w portalach społecznościowych udostępniając te wszystkie informacje, ile kilometrów przebiegliśmy, gdzie byliśmy o danej godzinie i na tej podstawie można pozyskać bardzo dużo danych. Natomiast jeżeli chodzi o takie informacje jak zużycie wody i prądu, działamy na zbiorach, nie na konkretnych osobach, więc nie możemy dotrzeć do konkretnej osoby. Oby tak było, aczkolwiek wyzwań jest całkiem sporo, wręcz stworzyliśmy taką panoramę wyzwań związanych z nowymi technologiami. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani Małgorzata Ciechomska, dyrektor w firmie Orange. Jeszcze raz dziękuję. To jest program Rzecz o Biznesie. Za chwilę porozmawiamy o nowych decyzjach istotnych dla frankowiczów. A moim gościem jest pan dr Piotr Bodył-Szymala, radca prawny, monitor prawa bankowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dwie istotne daty. Daty z niedalekiej przeszłości. 16 lutego i 16 marca to są dwie daty znaczące dla spraw frankowych w Polsce. Może zacznijmy od tego 16 lutego. Sprawy znacznie bardziej znanej niż 16 marca, ale przypomnijmy, panie doktorze, co się wydarzyło 16 lutego. Adwokat generalny przy Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pan mecenas Collins, wydał swoją opinię w słynnej sprawie Millennium, w której wypowiedział się co do możliwości dochodzenia w przypadku unieważnienia umowy frankowej w ramach rozliczenia stron wartości wyższych niż tylko nominalne poziomy roszczeń tychże stron. No i co on tam powiedział w tej swojej opinii? No powiedział z grubsza tyle, że konsument ma prawo dochodzić dodatkowych należności, zrewaloryzowanych należności, kosztu kapitału, co w żargonie tak zostało nazwane tych, którzy o tym dyskutują. Natomiast co się tyczy instytucji profesjonalnych, to powiedział, że jemu się zdaje, że mogą dochodzić głównie wartości nominalnych, wynagrodzenie za korzystanie z kapitału nie. Nie wypowiedział się co do waloryzowania, czyli urealnienia wartości nominalnej kapitału, ale o tej dodatkowej usłudze, za którą bank mógłby żądać wynagrodzenia w ramach rozliczenia nieważnej umowy, powiedział, że jemu się zdaje, że nie. To wzbudziło wiele dyskusji, analiz, ponieważ rynek oczekiwał i oczekuje cały czas, że ta opinia zostanie odzwierciedlona w rozstrzygnięciu tak na 3/4, tak, czyli 75%, 74% analityków powiedziało, jest duże prawdopodobieństwo, że to zostanie powtórzone w wyroku. Ten wyrok, czy ta opinia sama w sobie nie była zbyt jednoznaczna, to jest w ogóle jedna z pierwszych opinii mecenasa Collinsa w roli adwokata generalnego. On był też wiele lat sędzią w różnych sądach, ale w tej roli debiutuje. A proszę mi powiedzieć, kiedy możemy się spodziewać wyroku w tej sprawie? Połowa roku, pewnie tuż po wakacjach, to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. Pamiętajmy też, że ta opinia była na tyle zaskakująca, przynajmniej w niektórych aspektach, i wykraczająca poza meritum tej głównej sprawy, bo to jest jeden z głównych zarzutów wobec tej opinii, że w sprawie, w której, tej głównej sprawie, tej polskiej sprawie, która stała się przyczynkiem do w ogóle zainicjowania postępowania, w której adwokat generalny zajmuje stanowisko, w ogóle nie chodziło o roszczenia instytucji finansowych. W tej sprawie polskiej chodziło o dochodzenie roszczeń ze strony konsumenta,
i adwokat generalny uznał, że on tak sam z siebie, bo zdaje mu się, że to funkcjonalnie jest powiązane, chce się o tym też wypowiedzieć. No i w mojej ocenie słusznie druga strona powiedziała, no ale jeżeli tak, jeżeli wykraczamy poza formalny zakres, no to być może trzeba otworzyć na nowo rozprawę. No i jeżeli ten wniosek o ponowne otwarcie rozprawy zostałby złożony, zostałby pozytywnie rozpoznany, no to wówczas wszelkie oczekiwania i estymacje, przewidywania co do czasu wydania tego wyroku biorą w łeb i będziemy się przyzwyczajać do, czy próbować odnaleźć w nowych okolicznościach. To było 16 lutego. No właśnie, i teraz, panie mecenasie, przenieśmy się do 16 marca. Tutaj mamy do czynienia już nie z opinią, tylko z wyrokiem TSUE. Co więcej, jest to wyrok, który można odczytywać jako przynajmniej częściowo sprzeczny z tym, co w swojej opinii wyraził wcześniej rzecznik generalny TSUE. I to jest rzeczywiście fenomenalne, że po miesiącu dosłownie, 16 marca w sprawie 6C6/22, w sprawie Getinu, wydawany zostaje wyrok, który przynajmniej w 1/3 dotyka materii opisanej przez adwokata generalnego. I ten wyrok już takich emocji, ani takiej atencji ze strony komentatorów, analityków nie budzi. Czyli ten, kto doradza Trybunałowi, czyli adwokat, wydał swoje stanowisko i mieliśmy burzę mózgów tutaj na ten temat, a potem jest wyrok, który rozstrzyga już, nie w tej sprawie, a w innej sprawie, ale tego samego dotyczący, i jakby tej uwagi jest mniej. Ja myślę, że to socjologiczny fenomen dużo bardziej niż prawny, ale pamiętajmy, w TSUE, czyli w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu jest ponad 20 spraw, czy jest lub było ponad 20 spraw związanych z kredytami walutowymi zawieranymi w Polsce przez konsumentów. Ale co orzekł TSUE? A co orzekł TSUE 16 marca? On w dużej mierze opowiadał o tym, że sędzia nie może być mądrzejszy od konsumenta i w związku z tym sąd nie może wbrew konsumentowi próbować utrzymać umowę, mimo że konsument chce unieważnienia, ale w tej 1/3, w tej pierwszej części powiedział parę rzeczy na temat tego, jak sobie wyobrażają sędziowie, jak Trybunał sobie wyobraża, że to unieważnienie będzie wyglądać i z czym ono się wiąże. No i pierwszą tezę, którą postawił tak wprost, tak już bez warunków, bez zastrzeżeń. Unieważniona umowa sprawia, że rozliczenia stron są domeną prawa krajowego. Nie należy szukać odpowiedzi na pytanie, jak się strony mają rozliczyć w prawie europejskim, bo to jest domena prawa krajowego. Co wcale nie oznacza, że prawo europejskie jest bez znaczenia kompletnie. Ale tam są te reguły. No to w Polsce my mamy te reguły. Od wielu, wielu lat, od czasu kodeksu cywilnego z 1964 roku, ale także przed tą datą przecież te reguły obowiązywały, mamy przepis o bezpodstawnym wzbogaceniu. Po drugie, Trybunał powiedział, że jemu się zdaje, że sytuacja konsumenta w ramach tych rozliczeń nieważnej umowy nie może być gorsza niż ta, w której byłby tenże nasz konsument, gdyby abuzywnych, niedozwolonych klauzul w kontrakcie nie było. No dobra, musimy sobie wyobrazić jakąś taką nieabuzywną sytuację. No to na gruncie tych naszych gigantycznych, wielkich sporów o umowy frankowe, wyobrażenie sobie takiej nieabuzywnej sytuacji to jest wyobrażenie sobie na koniec drogi kredytu złotowego zawieranego w momencie, w którym ktoś zawierał ten kredyt walutowy na ten sam cel, na warunkach, które na rynku wówczas obowiązywały. Czyli stawiam tezę taką, gdyby rozliczenie nieważnej umowy doprowadziło do sytuacji,
nie gorszej niż ta, w której byłby konsument, gdyby od razu zaciągnął kredyt złotowy. Na ten sam cel, według bardzo podobnych założeń, jeżeli chodzi o funkcję ekonomiczną, po co to było, to jest sytuacja nieabuzywna. I Trybunał mówi, jak to tak by się miało skończyć, to jest zgodne z celami dyrektywy. I potem dodaje jeszcze jedną myśl, między innymi w motywie 27 swojego rozstrzygnięcia. Mówi, ale gdyby to było tak, że powstają straty i te straty są po połowie dzielone, to nie byłoby fair. To dyrektywa tak nie chce. Co oznacza, że wprowadza nam Trybunał Sprawiedliwości pewne ograniczenie na roszczenia ze strony profesjonalisty. Te roszczenia nie mogą doprowadzić do sytuacji takiej, że konsument ponosi połowę lub więcej strat wygenerowanych w związku z unieważnieniem umowy. No to nie przedłużając, można postawić tezę taką. Rozliczenie się na podstawie polskich przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Rozliczenie się w oparciu o sytuację nieabuzywną, czyli wyliczenie takiego kosztu hipotetycznego kredytu złotowego i upewnienie się, że konsument nie poniósł więcej niż połowę strat wygenerowanych przez unieważnienie umowy, a w tym modelu, że od razu porównujemy to, zestawiamy to do takiego hipotetycznego kredytu złotowego, 100% strat ponosi przedsiębiorca. Ten mechanizm powinien doprowadzić do rozwiązania problemu unieważnienia umowy kredytowej. W tym wyroku nie znajdziemy pomysłów, które miał pan mecenas Collins w ramach swojej opinii miesiąc wcześniej. Tam nie ma nic o niedopuszczalności wynagrodzenia za koszt kapitału. Nie ma też nic na temat tego, co mecenas Collins mówił w motywie 63 swojej opinii. Dla mnie to jest najbardziej mrożący fragment tej opinii, bo pan mecenas tam mówi, że jego nie interesuje stabilność, utrzymanie stabilności rynków finansowych, ponieważ celem dyrektywy jest ochrona interesów konsumenta. No i teraz nie mrozi to, że celem dyrektywy jest obrona interesów konsumenta, bo to jest oczywista oczywistość. Tak to jest. To po to ta dyrektywa została przyjęta. Dobrze. Ale, tak. Ale jest multum aktów prawa europejskiego, które nazywają stabilność systemu finansowego wartością prawnie chronioną, a są takie miejsca, w których w tym prawie europejskim się mówi o nadrzędnym interesie publicznym w kontekście stabilności systemu finansowego. Ten rodzaj myślenia o tym, że nie interesuje nas stabilność systemu finansowego, nie został powtórzony w tym wyroku. To także te dwa zdarzenia prawne różni. Panie mecenasie, a jeszcze wyjaśnijmy naszym widzom, jeżeli chodzi o ten wyrok, to jakie jest stanowisko Trybunału względem właśnie tego kwestii korzystania z kapitału i ewentualnego dochodzenia banków, swego rodzaju roszczenia o to korzystanie z kapitału? Jaka wówczas kształtuje się sytuacja i jak możemy to wytłumaczyć naszym widzom w sposób prosty? Z tym prosty będzie kłopot. No ale spróbujmy. Trybunał mówi tak. Nie będę w szczegółach ustawiał żadnego algorytmu, jak to ma wyglądać, bo to jest domena prawa krajowego. Więcej niż połowa straty i połowa straty lub więcej, może w ten sposób, nie może przypaść na konsumenta i konsument ma być rozliczany tak, jak gdyby był od samego początku w sytuacji nieabuzywnej. Te trzy elementy muszą się spełnić. W związku z tym, z praktycznego punktu widzenia, wyobraźmy sobie, że że polski sąd unieważnia umowę, zbiera roszczenia stron w oparciu o przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu, potem zestawia tak ustawione, zebrane roszczenia stron z tą hipotetyczną sytuacją nieabuzywną, czyli
kredytu złotowego od samego początku wziętego na ten sam cel według warunków rynkowych. Potem upewnia się, że aby na pewno ponad połowa strat obciąża profesjonalistę i jeżeli ten test zostaje zdany, mówi, no to mamy rozstrzygnięty spór. Co to w praktyce oznacza? No mówiąc już tak zupełnie z lotu ptaka, to jest de facto rozliczenie unieważnionej umowy z uwzględnieniem schematu zaproponowanego przez przewodniczącego KNF w ramach tak zwanych ugód. Czyli powiedzielibyśmy, że unieważnienie umowy i rozliczenie stron doprowadziłoby w tym schemacie do tego samego, co ugoda zaproponowana 2 lata temu, czy schemat ugody zaproponowany 2 lata temu przez przewodniczącego KNF-u profesora Jastrzębskiego. Tyle. Gdyby sędziowie zdecydowali się w taki sposób implementować tę mądrość wynikającą z wyroku z 16 marca, to nawet ustawa specjalna nie jest nikomu do niczego już wtedy potrzebna. Co wcale nie oznacza, że wyrok z 16 marca zamyka drogę do szukania rozwiązań legislacyjnych tutaj w Polsce. Wręcz przeciwnie, on do tego zachęca. Natomiast tworzy też pomysł, jak można to zrobić, żeby utrzymać równowagę pomiędzy dwoma wartościami. Ochroną konsumenta, bo temu głównie służy dyrektywa 93/13, ale także stabilności systemu finansowego, ponieważ konsekwentnie w kontekście tego wyroku będę powtarzał. Nie da się chronić konsumenta na niestabilnym rynku usług finansowych i myślę, że klienci Getin Banku w ostatnim czasie też się o tym przekonali, a my słuchając, co się dzieje za wielką wodą w kontekście problemów banków amerykańskich i to wcale nie małych banków amerykańskich, też przypominamy sobie, że stabilność systemu finansowego, tak jak to powiedziano, też zostało powiedziane też przez Trybunał w sprawie 526/14 jest nadrzędną, powtarzam, nadrzędnym interesem publicznym. Panie mecenasie, balans z wartością. Panie mecenasie, już na koniec króciutko, gdyż musimy kończyć. Proszę mi powiedzieć, na ile ten wyrok Trybunału z 16 marca, na ile będą go odnosiły się do niego polskie sądy w sprawach frankowych? Jak to w ogóle może wyglądać? Nie mam pojęcia. To znaczy, wydaje mi się, że poziom naszego zmęczenia, znużenia tymi sprawami, takiego intelektualnego zmęczenia właśnie, sprawami frankowymi jest taki, tego rodzaju, że przebicie się i z jakimś nowym wątkiem, który by rozwiązywał i zmieniał coś, jest bardzo, bardzo problematyczne. Ponieważ ten tok rozumowania, który próbowałem przedstawić, to jest pewien rodzaj odczytywania wyroku, a nie opowieść, która została zrobiona w takiej wersji dla pierwszoklasisty. To oczywiście jest duże prawdopodobieństwo, że sędziowie w swej większości nie będą odczytywać tego w taki sposób. Nie będą chcieli prowadzić tego typu analiz. Natomiast skoro uważamy, a ja tak uważam, że szukanie równowagi pomiędzy ochroną konsumenta a stabilnością systemu finansowego jest trochę naszym zadaniem też intelektualnym, to nie pozostaje nic innego, jak także dzięki uprzejmości pana redaktora, to próbować przedstawiać te argumenty, wystawiając się także na krytykę i w ramach takiego dyskursu merytorycznego. No bo jeżeli ktoś uważa, że to jest błędna interpretacja tego rozstrzygnięcia, to zakładam, że przedstawi swoją, także bazującą na tym, co jest w wyroku. Jesteśmy zakładnikami tych 144 znaków tweeta.
i jak się próbuje świat opisać nie tak jak my to próbujemy w tej chwili w ramach kilkunastominutowej rozmowy, tylko 144 znaków, no to potem trzeba iść na takie uproszczenia, że granica pomiędzy uproszczeniem a prostactwem staje się niedostrzegalna. Panie mecenasie, bardzo dziękuję za rozmowę. Wyrok jest, natomiast no jeszcze przyszłość, jeżeli chodzi o sprawy frankowe, jest niepewna. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan dr Piotr Bodeł-Szymala, radca prawny, monitor prawa bankowego. Dziękuję. To był program Rzecz o Biznesie. Zapraszam za tydzień o tej samej porze, czwartek, godzina 14. Marcin Piasecki, do zobaczenia.